Dzień dobry. Dziś krótko przedstawię historię kobiet, które podczas wojny w Azji i na Pacyfiku były wykorzystywane seksualnie przez żołnierzy armii cesarza Hirohito. Kobiety, o których będę mówiła, na Zachodzie określane są powszechnie eufemizmem comfort woman. W Japonii funkcjonuje pojęcie yagunianfu, czyli kobieta pocieszycielka podążająca dobrowolnie za wojskiem. To drugie określenie mocno zakłamuje prawdę o krzywdzie wyrządzanej kobietom w krajach okupowanych przez Japonię. One same chcą, aby o nich mówiono ocalałe. Wśród ocalałych dominują Koreanki, ale ofiarami przemocy seksualnej ze strony japońskiej armii były także Chinki, Tajwanki, Filipinki, Indonezyjki oraz Europejki. Europejki to przede wszystkim Holenderki, które przebywały na terenie holenderskich Indii Wschodnich, m.in. na Sumatrze i Jawie. W tradycji azjatyckiej kobieta powinna cenić swoją cnotę ponad własne życie. Kobieta, która z jakiegokolwiek powodu utraci dziewictwo przed ślubem i wybierze potem życie zamiast śmierci, okrywa się bowiem hańbą. Stąd nie dziwi, że przez ponad 40 lat ocalałe kobiety milczały o swoich traumatycznych przeżyciach z okresu wojny. Pierwszą kobietą, która zdobyła się na odwagę, aby przerwać to milczenie, była Koreanka widoczna tutaj na zdjęciu, Kim Hak-sun. 14 sierpnia 1991 roku publicznie opowiedziała o swoim zniewoleniu. W 1941 roku, kiedy została uprowadzona i zmuszona do świadczenia usług seksualnych japońskim żołnierzom, miała niespełna 17 lat. Jak wspominała, cytuję: pierwszego dnia zostałam zgwałcona i gwałty nigdy się nie skończyły. Zabrali nas, jakbyśmy były przedmiotami. Wykorzystali nas, jak chcieli. Kiedy załamywałyśmy się czy chorowałyśmy, porzucali nas jak zużytą rzecz lub zabijali. Przeżyłam to wszystko i jestem żywym tego dowodem. Świadectwo Kim Hak-sun stało się katalizatorem ruchu na rzecz pamięci o azjatyckich kobietach ofiarach zniewolenia seksualnego japońskiej armii. Po jej wyznaniu inne kobiety zdecydowały się też opowiedzieć swoje historie. W 1992 roku w Korei Południowej zarejestrowano 234 ocalałe. Dziś żyje już tylko garstka z tych kobiet. 20 lat po wyznaniu Kim Hak-sun, 14 grudnia 2011 roku, na jednym z seulskich chodników ustawiono niewielką rzeźbę, figurę młodej dziewczyny ubranej w tradycyjny koreański strój. Dziewczyna siedzi na krześle, wpatrując się w okna stojącego naprzeciwko budynku. Ten budynek to japońska ambasada, a ta symboliczna rzeźba miała i ma przypominać rządowi Japonii, ale też i całemu światu o dziewczętach i kobietach, ofiarach przemocy seksualnej żołnierzy armii cesarza Hirohito. Widoczna tu na zdjęciu Kil Won-ok była jedną z pięciu ocalałych kobiet, która 14 grudnia 2011 roku wraz z setkami Koreańczyków brała udział w symbolicznym marszu proteście. Kil Won-ok została uprowadzona przez japońskich żołnierzy, kiedy miała 13 lat. I jak mówi, nie wiem, jak udało mi się przeżyć. Wciąż tego nie rozumiem. Od 2011 roku na świecie postawiono kilkadziesiąt różnych wersji tej ikonicznej już dzisiaj figury rzeźby z Seulu. Wszędzie budziła ona ostre protesty japońskich władz, a czasem i naciski na jej usunięcie. Historycy szacują, że w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej oraz w czasie jej trwania około 200 tysięcy Azjatek w krajach okupowanych przez Japonię było zmuszanych do świadczenia usług seksualnych w domach publicznych zorganizowanych i nadzorowanych przez japońskie wojsko. Ustalenie dokładnej liczby ofiar jest dzisiaj praktycznie niemożliwe. Po wojnie zniszczono wiele dokumentów. Dostępne są jedynie szczątkowe dane z nielicznych meldunków i raportów wojskowych oraz relacje kobiet, które ocalały.
Wydawane przez Japonię przeprosiny, różnego typu oświadczenia nigdy nie zostały w pełni zaakceptowane przez kobiety zmuszane do prostytucji, gwałtów, poniżane i okaleczane. Równie głośno, co Koreanki przeprosin i sprawiedliwości domagały się Filipinki, Chinki, Tajki, Indonezyjki. Rzadko można było natomiast usłyszeć wyznania czy świadectwa żołnierzy armii japońskiej, jak chociażby to jedno z nielicznych, Yasui Kaneki. W jednym z wywiadów mówiłam: kobiety krzyczały i płakały, ale nam było wszystko jedno, przeżyją czy umrą. Byliśmy żołnierzami cesarza. Czy to w burdelach, czy to w zdobytych wsiach, gwałciliśmy bez skrupułów. Japońscy żołnierze praktycznie nie wspominają tego aspektu swojej służby wojskowej, co nie dziwi. Bagatelizują te fakty lub im po prostu zaprzeczają. Ale wracając do historii, polowanie na kobiety, dziewczyny, a nawet kilkuletnie dziewczynki rozpoczęło się pod koniec lat 30., kiedy wojska japońskie wkroczyły do Chin. Latem 1937 roku armia cesarza błyskawicznie zajmowała miasto po mieście. W listopadzie 1937 zniszczyła Szanghaj, a w grudniu stanęła u bram Nankinu. 13 grudnia 1937 roku Japończycy wkroczyli do zrujnowanego miasta. Rozpoczęli brutalne mordowanie mieszkańców i rozbrojonych wtedy już chińskich żołnierzy. Życie podczas masakry nankińskiej straciło ponad 200 tysięcy osób. Szacuje się, że około 20 tysięcy kobiet i dziewcząt zostało wówczas bestialsko zgwałconych. Skala okrucieństwa przeraziła nawet japońskie dowództwo. Ten widoczny na zdjęciu budynek został przejęty przez armię japońską w Nankinie. Urządzono w nim dom publiczny wyłącznie dla japońskich żołnierzy. W 2015 roku w budynku otwarto muzeum opowiadające historię zniewolonych kobiet. Jest to pierwsze tego typu muzeum na terenie Chin. Przed budynkiem postawiono też symboliczną rzeźbę, pomnik tego, co było udziałem wielu chińskich kobiet. Według badaczy z Uniwersytetu w Szanghaju w 2011 roku w Chinach żyło jeszcze 14 ocalałych kobiet z Nankinu. Obserwując okrucieństwa, których dopuszczali się przez 6 tygodni żołnierze w Nankinie, wiceszef sztabu wojsk japońskich, generał Yasui Okamura, zaproponował stworzenie urzędowo zatwierdzonego systemu domów publicznych dla wojskowych. Nazwał je domami pocieszenia. Miał to być cywilizowany sposób rozwiązywania problemów seksualnych frustracji japońskich żołnierzy. Propozycja Komury została przyjęta. To nie było zupełnie nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o działanie japońskiego dowództwa. Pierwsze kobiety zatrudniono w wojskowych domach publicznych kontrolowanych przez marynarkę już na początku lat 30. Jednak trudno nazwać je ofiarami. Wszystkie były dorosłe, miały co najmniej 21 lat, były rekrutowane wyłącznie spośród japońskich prostytutek i doskonale wiedziały, jaką pracę będą wykonywać. Kiedy Japończycy zaatakowali Chiny, okazało się, że Japonki nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu na ich usługi. Po prostu było ich za mało. Dlatego rozpoczęto porywanie na masową skalę kobiet, dziewcząt na terenach okupowanych przez Japończyków. Pierwszymi ofiarami były Koreanki. W większości pochodziły one z biednych rodzin, nie miały żadnego wykształcenia, były niezamężne i w przeciwieństwie do Japonek nie miały też żadnego doświadczenia seksualnego. Zachował się na przykład raport ze stycznia 1938 roku wojskowego lekarza ginekologa doktora Cetsu, który przebadał 80 Koreanek i 20 Japonek. Wszystkie miały trafić do domu publicznego w Szanghaju. Zgodnie z notatkami lekarza, większość z Japonek od lat zajmowała się prostytucją, zaś Koreanki były, jak napisał, świeże, niedoświadczone, wolne od chorób wenerycznych i stanowiły miłą odmianę dla japońskich żołnierzy. Koniec cytatu.
Do wojskowych domów publicznych trafiały też Chinki. One, podobnie jak Koreanki, nie były nigdy prostytutkami. W opisie badania kilku chińskich dziewcząt z małej wioski w prowincji Hubei z sierpnia 1940 roku, przeprowadzonego przez japońskiego lekarza Yamaguchi Tokio, czytamy, że trzeba było groźbami zmuszać dziewczęta do rozebrania się oraz że podczas badania płakały i stawiały opór. W raporcie lekarz napisał, że ma także podejrzenia, iż trafiły one do niego wbrew własnej woli. Tak było z większością kobiet. Uprowadzano je siłą, nierzadko zwabiano podstępem, obiecując na przykład pracę. A bywało i tak, że dziewczęta były sprzedawane przez swoich bliskich albo sąsiadów. Wśród kobiet zmuszonych do świadczenia usług seksualnych były też Europejki, o których wspominałam, które nie zdążyły w porę opuścić podbijanych przez Japończyków terenów. Jedną z ofiar była widoczna tu na zdjęciu Holenderka Jan Rów Ohern z wyspy Jawa. W swojej wspomnieniowej książce pisała, cytuję: W tak zwanych ośrodkach pocieszenia byłam dzień i noc systematycznie bita i gwałcona. Nawet lekarz, który regularnie badał nas na choroby weneryczne, gwałcił mnie za każdym razem, kiedy przychodzi. Inna ofiara, Koreanka Lee Ok-song, porwana jak wiele innych kobiet, w domu publicznym od uderzeń w głowę straciła prawie słuch, wybito jej zęby, kuto bagnetem i okaleczano tak strasznie, że nie mogła już nigdy po wojnie mieć dzieci. I w jednym z wywiadów wspominała, cytuję: Miałyśmy po 11, 12, 13 lub 14 lat i nie wierzyłyśmy, że ktoś ocali nas z tego piekła. To nie było miejsce dla człowieka, to była rzeźnia. Wiele dziewcząt popełniło samobójstwo, utopiło się lub powiesiło. Koniec cytatu. Wszędzie, gdzie stacjonowali japońscy żołnierze, tworzono takie domy pocieszenia. W sumie szacuje się, że we wschodniej i południowej Azji było takich ośrodków około 400. Każdy dom publiczny posiadał wewnętrzną regulację określającą, co jest dozwolone, a co zakazane. Regulamin precyzyjnie określał, którego dnia jaki oddział, jaki żołnierz może skorzystać z usług kobiet, które w tych ośrodkach przebywały. Tu jest fragment regulaminu, który mam z jednej z chińskich miejscowości. Seks z Chinką wyceniono tam na 1 jena, z Koreanką na 1,5 jena, z Japonką na 2 jeny. Spożywanie alkoholu w domach pocieszenia było formalnie zabronione. Używanie prezerwatyw było bezwzględnie z kolei wymagane. Regulaminowo każdy żołnierz otrzymywał 2 sztuki prezerwatyw i maść antybakteryjną raz w miesiącu, ale większość chciała uprawiać seks bez prezerwatyw. Gdy kobiety protestowały, żołnierze je bili, a często i okaleczali. W poniedziałek i w piątek obowiązkowe były badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza wojskowego. 15 dzień miesiąca był dla kobiet dniem wolnym, dniem przeznaczonym na odpoczynek. Kobiety codziennie zmuszane były do prostytucji, przyjmowały od kilku do kilkunastu żołnierzy, choć zdarzały się przypadki, gdy liczba przewijających się przez pokój mężczyzn dochodziła nawet do kilkudziesięciu. Tu mamy kolejny fragment relacji jednego z żołnierzy. Natychmiast po powrocie z bitwy radośnie biegliśmy do domów pocieszenia. Przed pokojami, w których zakwaterowane były kobiety, ustawiały się kolejki żołnierzy z numerkami w rękach. Każdy chciał się uwolnić od stresu wywołanego jednym i tym samym doświadczeniem, przekraczaniem linii między życiem a śmiercią. Japończycy przyjęli zasadę, że jedna kobieta ma przypadać na 100 żołnierzy. To była wyjątkowo sprawnie działająca machina nieludzkiego, brutalnego, wojskowego zniewolenia seksualnego kobiet. Japońskie dowództwo oczekiwało, że system tworzonych domów publicznych po pierwsze zatrzyma zachorowania na choroby weneryczne wśród japońskich żołnierzy. To był
jeden z głównych powodów tworzenia tych ośrodków. Dowódcy martwili się, że niekontrolowane kontakty seksualne doprowadzą do szerzenia się chorób wenerycznych, co będzie miało negatywny wpływ na zdolności bojowe żołnierzy. Okazało się jednak, że mimo podjętych działań liczba zachorowań na choroby weneryczne wcale nie spadała. Były tego dwie przyczyny. Po pierwsze, niechęć żołnierzy do stosowania prezerwatyw, a po drugie, kary dyscyplinarne obowiązujące w japońskiej armii. Żołnierz, u którego zdiagnozowano chorobę weneryczną, był degradowany o 2 stopnie. Stąd wielu z nich nie zgłaszało się do lekarza, leczyło się pokątnie i zarażało kolejne kobiety, a kolejne kobiety zarażały kolejnych mężczyzn. Po drugie, dowódcy chcieli również poprzez stworzenie sieci domów publicznych zapobiegać gwałtom na terenach okupowanych. Zgodnie z kodeksem karnym japońskiej armii, za gwałt popełniony podczas plądrowania domostw groziła kara od 7 lat więzienia do dożywocia, ale tylko wtedy, gdy taki gwałt był połączony z grabieżą. Uważano bowiem, że samodzielne akty grabieży albo gwałty wzmagały w żołnierzach ducha walki i nie tylko nie zapobiegano takim sytuacjom, ale do nich wręcz zachęcano. Zmieniło się to w lutym 1942 roku, od tego momentu gwałt był traktowany jako przestępstwo. Jednak rozróżniono tu gwałt popełniony na terenie Japonii i na terenach okupowanych. W drugim przypadku gwałt traktowany był jako haniebne zachowanie dla żołnierza. Tym samym znowu bardzo niechętnie sądzono gwałcicieli, gdyż ujawnienie takich spraw stawiało armię oraz Cesarstwo Japońskie w złym świetle. Po trzecie, domy publiczne nadzorowane przez wojsko miały chronić przed szpiegami. Chiński wywiad mógł z łatwością umieścić swoje agentki w cywilnych domach publicznych. Jedynym sposobem, by temu zaradzić, był właśnie ścisły wojskowy nadzór nad kobietami, które zmuszano do świadczenia usług seksualnych. I po czwarte, najbardziej prozaiczna przyczyna tworzenia tych domów było zapewnienie żołnierzom rozrywki. W japońskiej armii nie obowiązywały limity czasowe służby. Nie przewidywano możliwości urlopu. Żołnierz był zmuszany do aktywnej służby wojskowej nawet przez kilka lat. Długotrwały udział w walkach, surowa dyscyplina oraz stres prowadziły często do wybuchów agresji oraz zaburzeń psychicznych u żołnierzy. System domów publicznych miał być sposobem na odreagowanie tego stresu wojennego. Działalność wojskowych domów publicznych oficjalnie zakończyła się jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej, przed kapitulacją Japonii. We wrześniu 1944 roku rozpoczęto odsyłanie japońskich kobiet do ojczyzny. Wszystkie one zostały przekwalifikowane na pielęgniarki i przyłączono je do wojskowych szpitali. Kobiety innych narodowości nie objęto takim programem i wykorzystywano je do ostatniego dnia wojny. Po wojnie koszmar zniewolonych kobiet nie zniknął. Nie mogły one opowiadać o swojej straszliwej przeszłości, nie mogły i nie chciały. Milczały ze wstydu, bały się potępienia, wykluczenia. Większość zabrała tragiczne przeżycia do grobu. Często nie potrafiły sobie na nowo ułożyć życia. Umierały w samotności. Bardzo wiele zmieniło się po złożeniu relacji przez Kim Hak-sun. Ocalałe kobiety zaczęły opowiadać o swoich przerażających doświadczeniach z okresu wojny. Ustawiona w 2011 roku figura dziewczyny na seulskim chodniku otaczana jest do dzisiaj wyjątkową opieką. Otulana jest ona na zimę kocem, ubierana, przenoszone są jej czapki, szaliki. Jest to forma empatii i solidarności z ofiarami. Z drugiej strony jest to też komunikat dla sprawców, że ich zbrodnie nie zostaną zapomniane. Wielu odwiedzających Seul, również polityków, przychodzi w miejsce, gdzie ta rzeźba jest ustawiona, siada obok, bierze
dziewczynę za rękę. Jest to również bardzo symboliczny sposób wspierania ocalałych kobiet. Po II wojnie światowej rządy w Tokio konsekwentnie odmawiały przyjęcia odpowiedzialności za cierpienie pocieszycielek. Politycy głosili, że kobiety zniewolone seksualnie w rzeczywistości były prostytutkami, a armia cesarska nie miała nic wspólnego z tworzeniem domów publicznych. W 1992 roku historycy japońscy znaleźli niezbite dowody udziału armii w organizowaniu seksualnego niewolnictwa i równocześnie pod naciskiem ocalałych kobiet rząd japoński wydał oświadczenie, które nazywane jest oświadczeniem Kono od nazwiska rzecznika rządu japońskiego. Oświadczenie to jednak było dalekie od przeprosin. Napisano w nim: Armia japońska pośrednio i bezpośrednio uczestniczyła w tworzeniu ośrodków pocieszenia i w zarządzaniu nimi. Badania dowiodły, że w wielu przypadkach te kobiety były rekrutowane wbrew ich woli. Zamiast unikać faktów historycznych, powinniśmy je zaakceptować i przyjąć do serca jako lekcje z historii. 2 lata później premier Murayama przeprosił wszystkich mieszkańców Azji za wywołanie wojny i krzywdy wyrządzone w okupowanych krajach. Jednak japoński parlament nie poparł jego oświadczenia, zgodził się jedynie na wyrażenie głębokiej skruchy. Formą pomocy dla kobiet pocieszycielek było też uruchomienie w 1995 roku programu odszkodowań. Wypłatą rekompensat zajął się Fundusz Azjatyckich Kobiet. Część kobiet zbojkotowała ten fundusz, gdyż formalnie nie był on funduszem rządowym. Szczególnie krytycznie wobec niego odniosła się grupa kobiet i aktywistów z Korei Południowej. Ocalałym kobietom wypłacono z funduszu po 16,5 tysiąca dolarów. Pieniądze przyjęło 364 kobiety. Najwięcej kobiet, które przyjęły odszkodowania, pochodziło z Filipin. Kiedy w 2006 roku nowym premierem rządu został Shinzo Abe, pierwszy premier Japonii urodzony po wojnie, wydawało się, że sprawy pójdą w bardzo dobrym kierunku. Doprowadził on do ocieplenia kontaktów z Pekinem i z Seulem. Jednak nieoczekiwanie po kilku miesiącach swojego urzędowania premier Abe wywołał skandal. Oświadczył bowiem, że nie ma dowodów, jakoby armia cesarska uczestniczyła w tworzeniu domów pocieszenia. Powiedział: Nie można wykazać, że żołnierze japońscy włamywali się do domów i porywali kobiety. To stwierdzenie rozpętało burzę w Chinach, na Tajwanie, w obu państwach koreańskich i na Filipinach. Wszędzie doszło do dużych demonstracji. Kolejne lata to lata wydawania różnych oświadczeń. W maju 2013 roku wreszcie Parlament Japonii przyznał, że rząd Japonii dysponował dokumentacją zawierającą świadectwa japońskich żołnierzy na temat uprowadzania Chinek do wojskowych domów publicznych. 2 lata później doszło do podpisania porozumienia z kolei z Koreą Południową. Umowa zawierała element przeprosin i 9 milionów dolarów pomocy dla żyjących jeszcze kobiet. Ale kiedy zmienił się rząd w Korei Południowej i nowym prezydentem został Moon Jae-in w 2017 roku, unieważnił on porozumienie poprzedniej prezydent i określił je jako sprzedawanie sprawy kobiet za kilka dolarów. Znowu uderzono w czułe punkty dla opinii publicznej, domagając się kolejnych odszkodowań i sprawiedliwości. W styczniu 2021 roku sąd w Seulu wydał wyrok w pierwszym w historii pozwie cywilnym 12 kobiet przeciwko rządowi Japonii. Proces trwał od 1996 roku. Sąd nakazał wypłatę kobietom reparacji w wysokości 100 milionów wonów, czyli po około 91 tysięcy dolarów dla każdej. Z 12 skarżących kobiet wyroku dożyło jedynie 5. W uzasadnieniu sąd stwierdził: Zgromadzony materiał dowodowy, a także zeznania ofiar wskazują, że cierpiały one z powodu skrajnego, niewyobrażalnego bólu psychicznego i fizycznego na skutek nielegalnych działań oskarżonych. Żadne odszkodowanie nie zrekompensuje ich cierpienia. Koniec cytatu.
Po orzeczeniu sądu japoński wiceminister spraw zagranicznych wezwał ambasadora Korei Południowej w Tokio i oświadczył, że decyzja sądu jest całkowicie nie do przyjęcia, a Japonia nie podlega jurysdykcji Korei. Dla Tokio kwestia kobiet pocieszycielek została na stałe rozwiązana dzięki umowie dwustronnej z 2015 roku z ówczesnym rządem Korei Południowej. Z kolei dla rządu w Seulu wyrok sądu jest otwarciem tej sprawy na nowo. Rząd w Seulu oznajmił, że szanuje wyrok sądu i zrobi wszystko, aby przywrócić honor i godność ofiar. A więc sytuacja na dziś jest taka, że konflikt o historię kobiet pocieszycielek trwa nadal. Nabiera on bardzo mocno politycznego charakteru. Koreańczycy mają żal, że Japonia nie wzięła szczerze odpowiedzialności za swoje czyny z okresu wojny. Natomiast z drugiej strony mamy Japończyków i ich przekonanie, że ten kraj nigdy nie będzie w stanie zaspokoić oczekiwań Korei. Dziękuję.